Siema, siema. Wojtas w kolejnej lekcji. Witam serdecznie. Improwizowanie. Myślę, że tych takich ćwiczeń z improwizowaniem to będziemy robić mega dużo. Bardzo fajnym materiałem do improwizowania jest pentatonika molowa, chociaż jest każda skala, ale pentatonika molowa jest bardzo często używana. Tonacja A, ona ma dźwięki A, C, D, E, G, A. Ile to jest dźwięków? A, C, D, E, G. Pentatonika to znaczy penta od pięć dźwięków, bo A, C, D, E, G, A, no A, nie liczymy tego A, bo już jakby było w tej kolejności, prawda, A, C, D, E, G. I ona ma na progach od najgrubszej 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Pięć, siedem, pięć, siedem, pięć, siedem, pięć, osiem, pięć, osiem. No widzisz, więc to mamy tych dźwięków 12. Ale na czym polega improwizowanie? Improwizowanie to jest po prostu tworzenie różnych takich melodycznych fraz, tworzenie różnych melodii, tworzenie różnych takich myśli muzycznych. Chociażby na przykład, patrz na to. Każdy z tych po pauzie to była jakby osobna myśl, prawda? Specjalnie nie pauzowałem, że teraz tylko takie właśnie, jedna myśl taka. Koniec. Czyli jakby twoim zadaniem byłoby to, żeby sobie używając tych 12 dźwięków poćwiczyć właśnie krótkie takie frazy. Takie krótkie myśli, po prostu... Koniec. Koniec. O, ten dźwięk nie za bardzo. Ale wiesz, o co mi chodzi. Z tych krótkich fraz zaczną się później tworzyć coraz bardziej zbudowane rzeczy. Bo na przykład ja tutaj sobie zacząłem grać to... Jedno. Zobaczysz, sama zobaczysz, jak to wygląda, że po prostu z biegiem czasu zaczną się tworzyć coraz bardziej rozkminiające, coraz ciekawsze melodie, ale od czegoś trzeba zacząć, od nawet trzech dźwięków, prawda? Ty, du, ty, trzy dźwięki. Może być nawet na jednym progu możesz zagrać. Z wibratem. Dobra, poćwicz sobie, stwórz tak 5 takich różnych melodii, możesz tam wrzucić nawet linki na YouTube'a w komentarzu, zobaczymy co to powstało. To jest moja gorąca prośba, wrzucić jakieś filmiki właśnie w komentarzu pod spodem, żebyśmy mogli sobie popatrzeć. Oczywiście nikt się nie nabija, bardzo proszę, że tam o, ale kijowo, jeden dźwięk zagrał. Nie, po prostu to jest improwizacja, to jest muzyka, to jest sztuka, więc właściwie to tak samo jak ktoś piźnie farbą na płótno i co, no to jest sztuka, prawda? I nikt nie ma prawa powiedzieć, że to jest jakiś bazgru, bo to jest czyjaś, prawda, inwencja. To tak samo... To jest moja inwencja, zagrałem jeden dźwięk. Wrzućcie tam w komentarzu, ja się żegnam, bajo.